Choroba zwyrodnieniowa stawów, pomocne nawyki, choć nie odnaleziono jeszcze skutecznego leku na chorobę zwyrodnieniową stawów, to praktykowanie pewnych zdrowych nawyków może znacznie ułatwić kontrolowanie objawów. Poznaj kilka wartościowych wskazówek. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłym schorzeniem i najczęstszą chorobą układu ruchu człowieka, najczęściej dopada osoby po 60 roku życia, ale może wystąpić w każdym dorosłym wieku. Niestety, lekarstwo na dane schorzenie wciąż nie zostało wynalezione, warto jednak pamiętać o pewnych zachowaniach, które w pozytywny sposób oddziałują na nasze zdrowie, jeśli dopadła nas choroba zwyrodnieniowa. Możemy zapobiec postępowi choroby, dostosowując swoją codzienność do pewnych zdrowych nawyków, jak powinno więc przebiegać leczenie tej choroby? Obecnie, poczyniono szereg istotnych postępów w zwalczaniu choroby, oprócz lekarstw. Także leków przeciwbólowych, zaleca się pewne zachowania, które pozwolą opanować dokuczliwe objawy. Odkryjesz je w tym artykule. Choroba zwyrodnieniowa stawów: pomocne nawyki. Wywołana jest uszkodzeniem i niewystarczającą zdolnością odbudowy chrząstki stawowej. Choroba zwyrodnieniowa stawów rozwija się z czasem, bez względu na proces starzenia się czy wcześniejsze obrażenia. W każdym przypadku towarzyszą jej ból, sztywność i trudności ruchowe. Nasilenie objawów przyjmuje indywidualną formę u każdego pacjenta, zazwyczaj jednak znacznie wpływa na pogorszenie jakości życia, dlatego tak ważne jest śledzenie kilku wskazówek, które pomogą zmniejszyć postęp choroby i kontrolować jej objawy. O czym powinniśmy pamiętać? 1. Systematyczne ćwiczenia fizyczne. Ból wywołany tą chorobą często zmniejsza naszą zdolność do wykonywania pewnych ćwiczeń, nie należy jednak poddawać się zbyt szybko. Przede wszystkim nie popadajmy w bezczynność. Wykonywanie regularnych ćwiczeń, o niskiej intensywności i prostej formie, pozwoli wzmocnić mięśnie wokół stawów i uniknąć przykrych powikłań choroby. Wystarczy około 20 lub 30 minut dziennie aktywności fizycznej, aby zmniejszyć sztywność stawów i zapobiegać silnym bólom towarzyszącym schorzeniu. Możesz więc wykonywać proste czynności, takie jak CH: odzenie, pływanie czy delikatne rozciąganie. Wybierz się na sesję jogi dostosowaną dla osób z problemami zdrowotnymi. Świetnie sprawdza się też tai chi. 2. Choroba zwyrodnieniowa stawów a utrata wagi. Nadwaga i otyłość to czynniki, które przyspieszają rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów, traktowane są też jako jedne z przyczyn wywołujących chorobę. Dlatego też osoby cechujące się nadwagą powinny podjąć działania odchudzające. Wszystko to dla własnego zdrowia. Odpowiednia waga zmniejsza bowiem nacisk na stawy, pomaga więc kontrolować dokuczliwe objawy choroby, w tym epizody bólu, zmniejsza ryzyko komplikacji zdrowotnych, takich jak chociażby choroby układu krążenia lub zespół metaboliczny. 3. Odpowiedni sen. Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na tę podstawową potrzebę, jaką jest odpowiedni i zdrowy sen. Odpoczynek jest kluczem do skutecznej kontroli objawów schorzenia. Pozwala zmniejszyć obrzęki, stany zapalne stawów i poprawia nasze samopoczucie. Jeśli cierpisz na problemy ze snem, zwróć uwagę na tych kilka wskazówek. Zapewnij sobie komfortową przestrzeń w sypialni. Unikaj połączenia gabinetu do pracy ze sypialnią, nie przenoś do niej swoich obowiązków. Przed snem trzymaj się z dala od rozpraszających urządzeń, takich jak komputery, telefony czy tablety. Spożywaj pokarmy które pozytywnie wpływają na jakość snu. Zadbaj o zdrową i niskokaloryczną kolację. Pi relaksujące napary. Nape, rumianek czy walerianę, kozłek lekarski. 4. Choroba zwyrodnieniowa stawów a lecznicze napary. Oczywiście ciepłe napary lecznicze nie zastąpią leczenia farmakologicznego i terapii przepisanej przez lekarza. Jednak systematyczne stosowanie ich niesie ze sobą szereg korzyści. Nie powinno ich zabraknąć w naszej codziennej rutynie. Niektóre mikstury przydatne w walce z chorobą zwyrodnieniową to napar z imbiru, zielonej herbaty, czy napar z kurkumy. 5. Termoterapia ciepło-zimno. Terapia zimnym i ciepłem może znacznie przyczynić się w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Ciepło pomaga otworzyć naczynia krwionośne, jednocześnie poprawiając krążenie. Dzięki temu transport składników odżywczych do zaatakowanych tkanek jest dużo łatwiejszy. Ponadto, ciepło działa uspokajająco i zmniejsza uczucie sztywności stawów. Z kolei zimno zawiązuje naczynia krwionośne, co pozwala zmniejszyć obrzęk i ból. Z tego też powodu świetnie uzupełnia efekt ciepła. Jak przeprowadzić termoterapię na własną rękę? Na samym początku rozgrzej ciało przy pomocy worka z gorącą wodą, bądź termoforu. Jeśli nie jest to możliwe, możesz posłużyć się ręcznikiem zwilżonym gorącą wodą. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do oparzeń. Stosuj terapię ciepłem przez 20 minut na najbardziej dokuczliwym obszarze ciała i odpocznij. Z drugiej zaś strony możesz przeprowadzić terapię zimnem. Do tego posłużą ci kostki lodu, owinięte w tkaninę bądź torebki chłodzące. Postępuj analogicznie do poprzedniego przykładu, poświęć na to 20 minut. Uwaga, unikaj bezpośredniego kontaktu lodu ze skórą, bowiem może okazać się szkodliwy. Z kolei, podczas stosowania terapii ciepłem upewnij się, że temperatura nie przekracza twoich granic.